Ten film nie będzie na tyle długi, abyście mogli być znudzeni. Pewnie się zastanawiacie, o czym on w ogóle będzie. Właściwie to o niczym. O niczym, czego byście na co dzień nie widzieli. Spróbujemy za pomocą rzeczy zwykłych dojść do pewnych istotnych dla filozofii spraw. Ogół, zbiorowość, nuda. Niczym nas to nie ujmuje. Dlaczego? Nadmiar rzeczy nieistotnych. Człowiek, widziany z tej wysokości, jest tylko małym punktem. Spróbujmy się posłużyć logiką. Jeśli A to B, więc B. Zrozumieliście coś? Bo ja nie. Ale mimo wszystko postaram się Wam coś objaśnić. To samo miejsce z bliższej odległości. Widzimy już twarze ludzi i szczegóły pewnych pojazdów. Ale coś nam umyka. Pozbawmy się tła, z którego i tak nic nie wynika. Dostrzegamy kolejne szczegóły. Pomału zaczyna być ciekawiej. To idziemy jeszcze do mniejszej skali. Mała mrówka. Ciekawe, gdzie ma swój domek, jakie jest płci, czy ma gdzieś swoją mrówczą rodzinę. Dopiero w pewnym bardzo małym wycinku możemy dostrzec to małe stworzenie. Zaciekawiłem Was troszeczkę jego historią? O to właśnie chodziło. Spróbujmy jeszcze raz, ale w innej scenografii. Chodzicie czasem na spacery? Ogółem jest tu park. Zaczynamy przechodzić do szczegółów. Trawnik, drzewa, mały ptaszek, który wesoło sobie drepcze. Skupiając się na szczególe, tracimy ogół. Trochę enigmatyczne. Chyba zauważyliście, że nie odzywałem się przez chwilę. Nie odzywałem się nawet przez dłuższą chwilę, co pozwoliło Wam się skupić i bardziej przyjrzeć szczegółom. Rozumowanie dedukcyjne stosujemy tam, gdzie ogół i zbiorowość przeszkadzają nam w dostrzeganiu jego konkretnego szczegółu. Józef Stalin powiedział: śmierć jednego człowieka to tragedia, milionów to tylko statystyka. Brzmi to strasznie, ale oddaje sedno sprawy. Tylko jeśli mamy pewien stosunek osobisty do bardzo małego wycinka rzeczywistości, to możemy poświęcić mu odrobinę naszej uwagi. Ona nie ma... Czego? Ona nie ma...